Siemano, tutaj ScorpioPlay.pl, a to kolejny odcinek naszej serii Assassin's Creed 2. Skończyliśmy sekwencję trzecią i kontynuujemy, zaczynając czwartą. Nie wiem nawet, czy ją zaczęliśmy, bo takie dziwne zakończenie tej sekwencji było, że... A, mam sprawdzić, co u naszej drogiej siostrzyczki. A, no, powiem wam... Jestem pod wrażeniem. Trzech widzów dopiero, bo nie. Nieważne. Niepotrzebnie się tym chwalę. Zobaczymy, co tam siostra mam do zaoferowania. Gruby, spadaj. Nie lubię grubych. Nie, brzydko. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z Assassin's Creed'em albo coś, to komentujcie. Ja chętnie odpowiem. Dobra. Salute, Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? Kobieta przy księdze, no nie. Nie może być. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here. Weź długopis, a nie pióro. Wygląda, jakbyś trzymała, nie wiem, patyk. Oh, great. More work for me. Taki trochę zniekształcone to pióro. A nie ma ko... O, ja pieprzę! Co z tym piórem jest nie tak? Czemu jest czarne? Ale... Ale bug. Coś z teksturą nie tak jest. No, zajebiście. Po prostu świetnie. Dla mnie jakby trzymała kawał... Nie wiem, jakiegoś węgla. Takie czarne. Dobra, nieważne. Albo je zamalowała tuszem. Zamoczył. Dobra. Nie, nie obchodzi mnie to. Może być nawet i 0,5%, ale i tak mnie to nie obchodzi. Dobra, architekt. Ciekawa buzia, nie? Taka trochę typu architekt. Pieniądze. Jemu tylko w głowie pieniądze. Kurczę, wszystkim w głowie już tylko pieniądze. Tak, bo życie się składa i z pieniędzy... Nie wiem jeszcze z czego, ale przede wszystkim z pieniędzy, tak. Bez pieniędzy to można oszaleć. Pieniądze to jedyne źródło życia. Bez niego jesteśmy, kurczę, jak ci, z epoki kamienia łupanego, jaskinowcy. Tak, kamień, patyk i już, koniec. I żyją zadowoleni. Żyli zadowoleni. Kre, 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 kre? Nie krakaj. Nie, kij z pieniędzmi. Chrzanić pieniądze, nie. Chrzanie Monteriggioni, nie, dzięki. Jest. Kto to budował? Tę makietę. Może makieta? Tak, makieta. W skali chyba 1 do 100 tysięcy. Nie wiem. Nie wiem do ilu, ale... Chrzanie to. Do wujaszka. Czemu on tak stoi? Co? Nie może wybrać książki? Pomóc? Doradzę ci. O ja. Chyba sobie jaja robisz. Nie. Krypta? Nie może być. Idę za tobą. Ruchy, stary. No. Nie będę tyle czekał. Kurde, przyspiesz, bo ja ci dam kopa. Przyspieszysz. Jak to ładnie. Kto tu budował? Aha, ten architekt mówił coś o prapradziadku Ezio. A tam co to? Jakaś zbroja, ale zajebiście! Nie może być! Jaka zbroja? Jaka zbroja? Czekaj. Zaraz zobaczymy. Przybliżenie będzie kamery.
A, zbroja Altaira, świetnie. Guciki na, na golenniki, na ramienniki, karwasze i zbroja. Na ramienniki, karwasze, na ramienniki, na golenniki. Nie, by the way, ale i tak będzie świetna zbroja. Ale taki problem. Nie będę tej zbroi zakładał. Nie chcę mieć. Dobra, idziemy stąd. Co? Achievement Zezio? Aha, te zbroje. Boże, zbroje, te. Zaraz, jest chyba 6 tych kamiennych grobowców. Tam jak się wszystkie podepnie, to chyba się tam dostaje tą zbroję. Otwiera się taki safe. Tak, safe i zbroję można wziąć. Ale jako że ja nie chcę tej zbroi, to kijek z tym. Ja tu chcę skończyć fabułę Assassin's Creed 2 i koniec. Kropka. Kropka! Duża kropka. Florencja. O, dobra. Gdziekolwiek. Tepaj się, Ezio, tepaj. Tylko nie za długo. Tak, chyba wasze znajome. Znajome. Odkurzanie. Dobra, ja nie. To było nienormalne. Zapomnijcie o tym. O kurde, już 2 lata, a dalej wygląda młodo. Super, nic się nie zmieniło. Dla mnie 2 lata minęły jak jeden dzień. Nie, no na serio. Uff. Super, jak to ciepło. Dobra. Wchodzimy. Puk, puk, kto tam? Wujek Leoś. Oczywiście, że on. No nie! Zdechłem, uciąłem sobie łeb, żyły sobie pod ciałem. Tak, żyję. Coś namalowałeś nowego? Zwiastowanie? A może... nie wiem co. Trzy gracje? Nie. A teraz myśl, co to za strona. Co? Poradnik zabijacza? Super. Ciekawe, co za triki znowu będą. Ale zadowolenie, czy podniecenie? Kto to? Nie wasz. Super, od kiedy to Leoś ma kumpli? Dobra. Aha. Nadmuchane kondony w garniturze? Może być. Czemu tam trzymają? Nie wiem. Albo ja mam zwidy? Aha, są te strachy na wróble. Ale dobra, nieważne. Mogłem nawet ich nazwać, nie wiem, tymi, chociażby garniturkami nadmuchalnymi. Nieważne. Dobra. Ła. Pięknie. Pięknie. Zręczne jak mało kto. Śmierć z krawędzi, a teraz śmierć z powietrza. Czekaj, a mogę wykonać wyżej? No, żeby było zajebiście. Czekaj. Ło! I pięknie. O to mi chodziło. Lubię zabijać z bardzo dużych wysokości, tak. To daje taką przyjemność powiewu wiatru w uszach. Nieważne. A to co znowu? Drugie ostrze, jak mniemam. Super. Dzięki Leoś.
Would you know a way? La Volpe. A fox. Lis? A pisco. But do you know where a fox is? To latają tu lisy? W Florencji? Nie, ty chyba sobie jajeczka robisz. Lisy? Toż tu nie wolno zwierząt wprowadzać. Psy i koty co najwyżej, ale nie lisy. Chyba, że ktoś lubi bardzo hodować te lisy, no to wtedy nie ma problemu. Wtedy mu wolno. Nikt mu nie zabroni. No, dobra, idziemy. Znaczy biegniemy dalej. O, pięknie, chwyt. Godny mistrza. Nie powinienem się tego chwytać, tylko spaść, ale mniejsza o to. Okej. Polowanie na lisa. To mam tu włączyć. Dobra. Znalazłem już. Bo co to ma być? Czy kto? Co za złodziej? Bez żartów, bo cię zaraz złapię. A, dialog rozmowę przycięło. Proszę wybaczyć, ale muszę zrobić mały cut, więc za chwilę będę. Witam was już po kacie i kontynuujemy grę. At your service, Messer Ezio. You know my name. Zobaczcie, jadłem i dlatego nic teraz nie mówię. Isn't that why you're here? A więc ten lisek się nazywa La Volpe po włosku. Francesco de Pazzi. A, teraz szukamy tego ojca Wieriego. Wieriego. Się ciężko wymawia. Dzięki za kasę. A ty wypierdal. No. Dobra, czekaj. Nie ma gdzieś jakichś tam gości, to bym ich pozażynał. Dobra, czekaj. Ale ładnie mi się spadło. Kurde, zamoczyłeś kostium. Nieładnie, Ezio, nieładnie. Zawiesisz teraz to. Dobra. Ale się ładnie świeci. Ja. Pozytywnie. Nie nucić mi tu. Sram tam, sram tam. Teram tam tam, sram tam. Dobrze. Patrz, pierwsze co mi przyszło do głowy. What are you doing back there? I said to keep up with me. Ha ha ha. Bardzo śmieszne. Dobra. Ruszamy. Dokładnie. O to mi chodzi. Dobra, przestanę lecieć, bo... Ale lubię tą... Lubię tę ścieżkę dźwiękową. Bardzo mi się podoba. Pięknie. Szybko w to poszło, bez problemu. No, mała zadyszka. Spokojnie. Wdech i wydech. Francesco Di Pazzi is meeting his people inside that church. How do I join them? There are catacombs that run under the sea. Katakumby, fajnie. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle. Turn it. Jak? Slide it down. Dwoma palcami? Thank you for all your help. Środkowym i nie wiem jakim tam drugim. Zaraz zresztą się przekonacie. I double kill.
O kurde, ja chcę double kilo. Aha, pięści miałem. Czekaj. A, ładnie. I następna dwójka. Bój się. No. Klękajcie narody, o tak. Dobra. Aha, czyli chwycił środkowym i tym przy ten obok tego kciuka, tak. Środkowy i obok kciuka. Trochę mniejsze, bo od środkowego. Ale susa zrobił. Nietoperze. Super. Ciekawe to widoki. Jeszcze trupy. Nie. Jest tu coraz gorzej. Aż mi się mdli. Żart. Super. Wrata się otworzyły. Znajdź miejsce spotkania templariusz. Dobra, super. Zajebiście. Co tu macie mi do pokazania? Aha. To co ja mam teraz zrobić? Pewnie parkour. To co chyba pewnie wszyscy kochają. Parkour. A, nietoperze się już boją. Pewnie. Nie chcą oglądać. Jak to robi. Tak to się robi. Nie mam już co zwiedzać. Tylko nietoperze, szkielety. Ta. Mumie. Pewnie. Ciekawe zabytki. O, teraz siano, to znaczy skok wiary za chwilę sobie. A tam. Znów muszę zrobić mały cut. Dobra, kontynuujemy. Znowu miałem cut. Wybaczcie, czasem tak będzie. Tak, około dwóch razy na, nie wiem, kilka filmów. Ale to normalne. Dobra, biegniemy dalej. Tak. Wielka sala. Tak. Wow. Już powinien spaść, ale dla niego to pestka. Pierwszy kill. Jest, co to było? Naskoczyłem na niego. Powinienem go już od razu zabić, ale dobra. Mniejsza. Okej. Okay. Co to się teraz zrobi? Aha. Grób podniesiono. Super. Teraz tam się muszę dostać. I użyć kolejnego narzędzia. Urządzenie. Bóg wie, co to jest. Tak. Wybaczcie, że tak kamerą steruję, ale dlatego, że co to? Robię to na szybko. Aha. I wrota otwarte. I pewnie się teraz będziecie pytać. Keep watch while I go look. Czy templariusze są na tyle głupi, żeby nie wiedzieć, że jest jeszcze jakiś sposób na otworzenie tych wrót? Tak. Żebyście się tylko nie postarali. Łooo! Kurde, co to było? Ej, nie! Co za fail? Kurde, nie. Głupie urządzenie.
There! I want his coat now! I cannot see! Where is he? There! Do wody z nim. Saverio! I'll be back with the other guards! Tea, se wracaj. Obawiam się, mój przyjacielu, że już nie wrócisz. Kurde, teraz gonitwa będzie. To, co lubię. Czyli uganiać się za templariuszami. Zaznaczę sobie go, żebym go nie zgubił. Tak, fasta, fasta. Co za... No, fajnie. To mi tylko drogę wydłuża. Ta. Goni mi... Gonię cię dalej, a ty dalej uciekasz. Czemu ja mam nagolenniki zakrwawione? Jezu. Przecież ja nie deptałem nikogo. Lol. O mało bym go już zabił, tylko nie pomyślałem też o tym. Ta, uciekaj. Przecież powinienem się potknąć. Zahaczyłem o skałę. Co za bezsens. Dobra, idziemy dalej. A to co za ryciny? Nieważne. Kolejne ryciny? Nieważne. Dobra, drzwiczki otwieramy. Znowu. Znowu tą kamienną czaszką. Co to za msza? Wypraszam sobie. Kurde, jeszcze w takich miejscach jak katakumby. Bernardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will... O, bronie? Tylko tyle? Na nic więcej was nie stać? Tylko na jakieś pierdoły. Znowu on? Kurde, kim on jest? Aha, wujek chyba mówił, że to Rodrigo Borgia? Czy ktoś? Tak. Nieważne. We need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. Tja, nabijajcie się. Do you think they suspect something? Impossible! The Medici are too arrogant. Nie przerywaj, starszy. Szacunku trochę. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Słusznie. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, my friend. Lubię niespodzianki, dawać niespodziankę. Molto bene. I should be off. Kurde, chrześcijanin się znalazł. A morduje ludzi niewinnych. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. Co? May the father of understanding. Co, Zmierzch? Saga Zmierzch? Nie oglądałem tego filmu, co prawda, ale chciałbym kiedyś go obejrzeć. Dobra, by the way, idziemy stąd. Na grobek! Nie machaj mi tu łapami, tylko otwieraj. Wyryte tam jest ukryte ostrze, super. No i ten, na ramieniu. Może jak to się... Płyta, czekaj, nie, płyta... Jak to... Kurde, na ramieniu... Nie, na ramiennik to jest to na ramieniu. Na... Na golenik to są na nogach. Ale jak to się na... Płyta, tak, płyta. Czy płyta, nie wiem. Super, nieważne. No, musi być jakaś płyta. Nie. Jakiś ochraniacz, o. Coś w pewnym rodzaju ochraniacza. Takie metalowe, też zakrwawione. No dobra, tu mogę zrozumieć, ale na nogach? Dlaczego? Tyż nie deptał. Dziwne, krew zniknęła. Super. Przeskanały się? W luku? I know where Francesco will be and when. What is it? A jak? I overheard something. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Typical of Sixtus, but...
What the hell is going on? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici. It begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right. Ale mi wielkie rzeczy. But it's also a chance for me to blend with the crowd. Get close. Stop this madness. Dobry plan, Ezio. If we lose Lorenzo and Firenze falls to nie the panikuj, Vatican, się. Spokojnie. Nie pali się, mam czas. Dobra, nieważne. Ruszamy dalej. Na dalszą drogę. Czyli gdzie? Aha, tam, do Duomo. A, to tam, gdzie zaczęliśmy tam, gdzie mieszka ta cała Paola. Nie wiem, jak nazwisko i gówno mnie to obchodzi. A, wal się. Mam cię gdzieś. Ja mam tą misję do wykonania, a nie będę się z wami pieprzył. Nie, dziękuję, odmawiam. A nawet jakbym bardzo chciał, to i tak odmawiam. Kurde, co oni tam jeszcze robią na tym dachu? Chętnie bym ich teraz pozażynął, ale oszczędzę ich. Bo to oni nie są winni. Winnymi są... tak. Ród Pacji. I dalej nie wiem. Dowiem się w dalszej rozgrywce. O, pięknie. Pięknie, bach. Wilki w owczej skórze. Nie miałem na myśli wilków, ale dobra. Kurde, włączcie inną muzykę. Czasem się muzyka wszani. Włącza się co innego, a potem co innego. Ale brzydka ta żona Lorenzo. Podobni są. Ładniejsza. Widać, Lorenzo nie ma gustu. Dźgań. Super. Ło! Kurde, normalnie Angry Shit Rage. Ja tak nie potrafię. Jest! Poplamili go nieźle. Nie wyjdzie z tego. Nie rozumiem, co on tam mówi, ale dobra. Też go nieźle zranili. Ale wyjdzie z tego, jak widzę. Ogól brudkę. Bredzisz jak ta stara jędza. I podwójne zabójstwo. Dawać. Ej, no nie bić się z nim. Pięknie, kontratak. Aha, i pytacie, i się nie pytajcie, dlaczego tak walczę, bo trenuję sobie w treningu wirtualnym w Brotherhoodzie i dlatego mam takiego skilla. Cia, pięknie. I kolejny. Następny, ładnie. Kurde, odwalcie się od niego. Lol, jakim cudem dwóch naraz zarżnąłem. Ao! Podciął mu gardło, nieźle. Kurde, Lorenzo. Nie wnerwiaj mnie lepiej. Dobra, zostałeś sam. Czekaj, może wyjmę miecz. O, chodź. Ja.
Your mama can't help you this time. Ale mu powiedział nieźle. I teraz walimy mu nieźle. Ciach. Kurde, wypieprzaj stąd. Nie masz już tu czego szukać. Pewnie. Jeszcze mu coś dogadał po drodze. Ej, 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 ej. Zostawić go. Kurde, zostaw go. No. Masz szczęście. Wiem, wiem. I podziękujesz mi kiedyś. Ale teraz trzeba stąd wypieprzyć. A gdzie ty masz dom? Już chciałem powiedzieć home. A twój brat? Czekaj. Nie chcę tego, ja chcę jego brata podnieść. I'm moving as fast as I can. O, dobrze. Spoczywaj w pokoju! Dobra. Wybacz, w takich okolicznościach wrzuciłem twojego brata, martwego brata, ale nie miałem wyjścia. Gdzie? Zostawić ludzi, Lorenzo, zostawić! Jest. Nie takim zabójstwem, proszę, tu się... Kurde, nie, ja tego nie lubię. Przecież powinienem go zabić od przodu. A tu, kurde, nic. Znowu słyszę szczęk stali. Bra, to mnie już trochę denerwuje, ale spokojnie. Pomogę im. Spudłowałeś. Zeza masz. Kurde, Lorenzo, suwaj się. O kurde, za chwilę będę miał rozpoznawalność pełną. O, walnął mnie. Co za... No, chodź tu. No co za... Pała. No. Już zbliżyła się. Okej. A kim to tam się przewrócił? Musiałem go pewnie wywrócić. Zostaw! O, super, już jestem rozpoznawalny. Czemu on ucieka? A, to cię przy okazji zabiję. No. Ale ładnie. Nieładnie. Dobra, idźmy już stąd. Dobra, niech się tam pozażynają. Kurde, nie trzaskaj tymi drzwiami, bo je popsujesz. Kurde, hasło jeszcze, no nie zajebiście. Hasło każą podawać. Chore, nie? Ja się na chwilę zamknę. Why did you help me? You are not the only one who lost a brother to the pazzi. My name is Ezio Auditore. You're Giovanni's son. Your father was a good man. He understood honor, loyalty. The pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria. We cannot hold them off much longer. No. If they get inside, they'll murder our supporters and put their own devils in power. Then my survival would mean nothing. I have to... Francesco de Pazzi. Help save our city, Auditore. Kill him. No. I mamy kolejnego templariusza do zarżnięcia. Signori,
I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be... Palazzo della Signoria. Signoria? Nie wiem, jak to się mówi. No nie pali się spokojnie, zarażonego. Dobra. Oczywiście tam dotrę w sposób wspinaczki parkurowej. Nie. Nie chcę mi się już wam pomagać. Już dość wam pomogłem. Teraz moim celem jest Francesco de Pazzi. Więc tak właśnie też będzie. Francesco de Pazzi i koniec. Ezio. Dobra. Trzeba im pomóc. Trzeba im udzielić pomocnej dłoni. Czekaj, czekaj, nie, trzeba. Kurde, nie. Ej, nie, no zarżnął już mi dwóch ludzi Lorenzo. Dobra, tu jeszcze się napieprzają. A, kamera. Myszką mi zakręciło. Okej. To było jeszcze lepsze. Dobra. Myślę, że już nic nie będę tu zażynał. Dobra. Walczcie już sami, dacie sobie radę. Co to ja wam będę pomagał? Dziwnie krzywo podlatywał Ezio. Chyba widzieliście to. Dobra. Tam jaka potyczka jest niezła. Krwawo. Rzeźnia. Nie wydzieraj się, ludzie śpią. Obudzisz ich i cię zaraz zaczną bić. A zresztą ja go zaraz zabiję. Dobra. O, ładnie. Ładnie. Sorry. Ale się wystraszył. Szczeniak? No zaraz mu się oberwie. Ej, no. Nieważne. Kurde, chciałem jeszcze jego zabić. Taki już go straszywy. Ale homora. Nie, przepraszam. Jakiego sosa zrobił. Kurde, mogłem go już zabić od razu. Kurde, suwać się, przepraszam. Nie uciekaj mi, nie. Już za późno. Za późno na ucieczki. I pięknie w brzuch. RIP! Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Voglio essere felici in questa vita e aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Jak on to fajnie mówi. Tylko wtedy jeszcze takim młodzieńczym głosem. Liberta! 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 Tak, wolność. Niewola! 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 Ładnie go urządzili, ładnie. O! Fani Francesca de Pazzi. Tak, chyba antyfani. Ciekawe gacie ma.
Dobra. A to już jest koniec sekwencji czwartej. Tak, ludziska. To znaczy już koniec walki. I koniec odcinka. Więc komentujcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Asasyni mówią pa pa.